Centrum Przesiadkowe Opole Zachodnie. Zmienia się to z dnia na dzień. Od dzisiaj bardzo ważna zmiana dla pasażerów komunikacji miejskiej. Zakończyły się bowiem prace związane z montażem infrastruktury przystankowej, co Państwo tutaj dokładnie widzą. Przystanek numer 1 i numer 2 pozwoli pasażerom odjeżdżać aż 13 liniami autobusowymi. I dziś pasażerowie byli także zaskoczeni, że to już działa. Zaskoczyła mnie, dlatego że nawet nie wiedziałam, że tu jest przystanek. Zaskoczyła mnie, bo jechałam i wysiadałam na tamtym przystanku, bo musiałam i byłam zadowolona, że tak mi się udało dalej dojechać niż przedtem. Pasażerowie przyznają, że rzeczywiście przystanki robią wrażenie. Bardzo mi się podoba, bo są dwa przystanki, bardzo fajnie. Takie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o podróżowanie w tym ostatnim czasie. Widzi Pani zmianę rzeczywiście w komunikacji, w podróżowaniu? Bardzo widzę zmianę, na lepsze. Ten węzeł ma dla nas duże znaczenie i cieszymy się, że od dzisiaj już pasażerowie mogą korzystać z tego miejsca, przyznaje rzecznik opolskiego MZK. Przystanków jest 3 tak naprawdę. Dworzec Zachodni 1 i 2, Niemodlińska Dworzec Zachodni 1 i Niemodlińska Dworzec Zachodni 2. Tutaj jadąc w stronę centrum zatrzymują się autobusy skręcające z ulicy Domańskiego i Niemodlińskiej. No i teraz wyjaśnijmy może, jak to wygląda. Na przystanku Niemodlińska Dworzec Zachodni 1 zatrzymują się autobusy jadące od strony ulicy Domańskiego, a na przystanku Niemodlińska Dworzec Zachodni 2 zatrzymują się wszystkie linie, które jadą od strony ulicy Niemodlińskiej, czyli od m.in. od osiedla Dambonia. Jadąc od strony Zaodrza, od strony centrum, wszystkie autobusy zatrzymują się na przystanku Niemodlińska Dworzec Zachodni, po drugiej stronie jest nie. Pasażerowie także muszą pamiętać, że dotychczas działające przystanki na skrzyżowaniu ulic Niemodlińskiej i Halera zostały zlikwidowane. Zlikwidowane zostały dwa przystanki, Niemodlińska Halera i Niemodlińska Domańskiego. To były przystanki, na których wysiadali albo wsiadały osoby jadące od strony centrum, jadące w stronę granic miasta. Teraz jest tylko jeden przystanek, Niemodlińska Dworzec Zachodni, a dla wszystkich, którzy jadą w stronę centrum od ulicy Wojska Polskiego, uruchomiony został przystanek Wojska Polskiego Dworzec Zachodni. Ja przypomnę tylko, że to jest przystanek dla wszystkich podróżujących liniami 7, 15, 25 i nocną 15. Niebawem pojawią się także dodatkowe udogodnienia dla pasażerów. Biletomaty już stoją, czekamy teraz na to, żeby podłączyć je do naszego systemu. Podobnie jest z tablicami informacyjnymi, natomiast wszystkie rozkłady są powieszone na przystankach i z nich już teraz można korzystać. Mam nadzieję, że do kilku tygodni wszystkie te urządzenia elektroniczne będą już działać. Od dzisiaj infrastruktura przystankowa zatem już działa, natomiast do końca roku powinniśmy mieć zakończone wszelkie prace związane z Centrum Przesiadkowym Opole Zachodnie.